Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek. Dzisiaj jest troszeczkę ciemno w pokoju, ponieważ nagrywam to późnym wieczorem, dlatego że nie miałem innej możliwości. Zresztą szkoda gadać. W każdym razie, to jest Agario. Tak, wszyscy o tym zapomnieli, więc stwierdziłem sobie, że czemu miałbym tego nie nagrać, skoro wszyscy o tym zapomnieli. To jest eksperymentalny w ogóle jakiś serwer, na którym nie widać kompletnie żadnych imion postaci. Nikt nie może wpisać swojego niku, więc wszyscy są bezimienni. Jedyne co można zobaczyć, to to, czy jesteś na liście, czy nie. Nie wiem, co to ma znaczyć, nie wiem, po co jest ten tryb i jaki jest tego cel, że jest to zrobione w ten sposób, ale nie wiem, stwierdziłem, że jest. To zagram, czemu miałbym nie zagrać? Pierwszym celem jest zdobycie oczywiście 1000 punktów. Co prawda jesteśmy już o ósmi na liście. Z niewiadomych powodów, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, że jesteśmy na 8 miejscu na liście. No ale coś poradzę, kochani, coś poradzę. Jesteśmy już na 8, to jest jakiś duży koleś, który nas zjadł! Okej, zaczyna się nasza fantastyczna przygoda w przegrywaniu. Okej, 10 punktów znowu. Na szczęście wszystko nam teraz tutaj pokazuje. Pokazuje nam, ile mamy punktów. Nie pokazuje nam co prawda, ile punktów mają inne osoby oraz czy jesteśmy w stanie ich zjeść, czy nie. Bo chyba w tych modach nie ma tej aplikacji takiej, żeby włączyć sobie na zielono tych, których można zjeść. Przynajmniej czegoś takiego nie znalazłem, ale znając, że jestem taką pierdołą, która po prostu tego nie znalazła kompletnie, a to gdzieś pewnie siedzi w tych opcjach. No ale dobra, zostawmy to, nieważne. Grunt, że jesteśmy w stanie pięknie połykać ładne kuleczki i grać w tą zapomnianą przez wszystkich grę. W ogóle co się stało, że wszyscy o tej grze zapomnieli? Czy to jest kwestia tego, że skończyła się ta pseudowojenka Reziego i Gimpera? Nie wiem, o co chodzi do końca, ale z tego co widzę, nie ma tu już na tych listach żadnych imion, ale nie wydaje mi się, że byli tu też jacyś hajsownicy czy Rydzik już Król. Wydaje mi się, że wszyscy już stamtąd uciekli, dlatego całe pole jest po prostu wolne, kochani. Ta gra uwolniła się od wszystkich ludzi, którzy tutaj prowadzili jakieś wojenki. Jest teraz bardzo piękna, czysta. W ogóle widziałem, że mnóstwo osób z zagranicy gra w tą grę dalej. Dlatego tak sobie o niej przypomniałem. Właściwie sam o niej zapomniałem, ale zobaczyłem, że... O Jezus. Czy on mnie zjadł? Czemu w ogóle mi zjadł tak, że nie zauważyłem, że on wystrzela nawet? Co za gówno. Dobra, czy ja w ogóle zaraz zbiorę troszeczkę tego żarcia i zobaczę, czy ja jestem w stanie wystrzelić. Czy to widać, bo może to jest też serwer, na którym nie widać, jak ktoś wystrzela. To by nawet miało całkiem spory sens. Chociaż właściwie nie wiem, dlaczego mieliby to ludzie zrobić, no ale dobra, nie. Z tego co widzę, ja widzę tak normalnie. Ej, czemu zmieniłem kolor? What the fuck? Ten byłem czerwony. Co to miało być? Nie wiem, co to miało być, ale lecimy dalej. Nie ma co marnować czasu. Uuu! O Jezus, jak się nażarłem. O kochani, jak się nażarłem. I ten koleś się jeszcze bardziej zmniejszył. O ludzie, co za rzecz, teraz zjemy jeszcze tego. Dobra, nażarliśmy się w sumie całkiem sporo, jesteśmy teraz piąci. Nie wiem, co się stało w tym momencie, ale z tego co widzę, udało nam się zjeść jakiegoś typa. Jesteśmy teraz wielkimi bossami. W ogóle w tej grze tak się fantastycznie gra w koopie, że... Co się tam dzieje? Czemu oni tak najeżdżają na te bomby? Coś tam w ogóle wyprawia, typie. Czemu najechałeś na bomby i się rozwalić na 1500 części? O, tu leci jakiś kolega. Cześć, kolego. Wcale nie chcecie zjeść. Podleć. Daj spokój. No spotkaj się ze mną. Ja chciałbym porozmawiać z tobą tylko. Nie chcecie zjeść wcale. To są właśnie te buraki z tej gry. Widzisz, nie podejdą w ogóle, nie porozmawiają z człowiekiem. Nie chcą w ogóle ze mną rozmawiać. W ogóle wyobraźcie sobie, było, gdyby w Agario był czat. Znaczy się taki czat, nawet nie pisemny, chociaż pisemny też był hardcore, ale czat głosowy, Boże, to była jakaś masakra. Jeżeli ten flame, jak ludzie się wściekali, jak zjadają go albo rozwalają jego wielką kulę. Ja oczywiście wcale nie podchodzę tak emocjonalnie do tych gier, wcale, więc ja się tak bardzo nie denerwuję. Wow, dzięki typie, masz jeszcze, bo ty jesteś bardzo miłym człowiekiem i dałeś mi ten żarcie, ale w ogóle najgorsze jest to, że ja mu oddałem teraz to żarcie, a teraz już będzie mi ta masa szybciej ubywać, niż ja ją będę zdobywać. Oh damn, muszę kogoś zjeść, ludzie, co tam się wyprawia? Wow, co tam się wyprawia? Wow, chyba się rozdzielił na więcej części. Czemu ich jest... O, coś tutaj w ogóle dzieje? Ja pierdzielę, jakieś dwa giganty ze sobą walczą, ale ja dalej jestem piąty, kochani. Nie uciekam z tego miejsca, bo to jest moje najpiękniejsze miejsce. Nie ma szans, żebym stąd uciekł, bo jestem po prostu najlepszy. Nikt tego nie kwestionuje, że jestem najlepszy. Po prostu jestem najlepszym graczem Agara. Jestem najlepszym, bo już prawdę powiedziawszy, nikt co nie gra, ale. Ale zawsze jestem najlepszym. Nie można mi tego odmówić. Swoją drogą muszę wam się troszeczkę wytłumaczyć, dlaczego tak ostatnio coraz rzadziej są materiały. Czy coraz rzadziej? Nie tyle coraz rzadziej, to są po prostu rzadziej niż wcześniej był, bo wcześniej starałem się rzucać co dwa dni, teraz znowu zmieniłem kolor. What the fuck? Hej, ten kolor się chyba zmienia jakoś intencjonalnie. To nie jest tak, że on jakoś przypadkowo mi się zmienił przez jakiś bug, tylko on się intencjonalnie normalnie zmienił. Co było dosyć dziwne, ale dobra. Jak się zmienił, to się zmienił. Ten koleś mi dał jakieś rzeczy. Może ja też mu rzucę, tak, w ramach podzięki. W ogóle te ładunki, które ja wrzucam, znikają. Nie wiem dlaczego. Nie rozumiem tego za bardzo. Lecimy w każdym razie na górę. Tu jest dużo jadła dla nas. Co prawda nie rośniemy już w ogóle, bo musimy znieść kogoś, żeby urosnąć. Uuu, chyba moje modły zostały wysłuchane, kochani! O kurde, to nie jest dobra rzecz. Nie jest wcale dobra rzecz. O, rzecz kurdencja. O kurdencja. O nie, kolego. Nie, tak się nie bawimy. W ogóle nie weźmy jadł. Co to w ogóle za... Co to ma być, typie? Uspokój się.
O nie, dobra, spieprzamy w dół, spieprzamy w dół. Tu jest jakiś koleś. O nie, on chce to zrobić. On to chce z... Dobra, okej. Okay. No, nie, 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 rzuć się na niego. Co robisz, typie? Wracaj na niego. O, dobra, rzucił mnie. I to jest chyba ten, co... Nie, on chce, żeby... On chyba chce, żeby... Dobra, dam mu zjeść tą jedną połówkę. Dam mu to zjeść, może mi to odda. Nie oddał mi tego! Co więcej, chce mnie zjeść! O nie! Dlaczego ja się dałem w to wrobić? Jestem taki naiwny, o matko. Dobra, postaram się go zniszczyć. Tą metodą. O nie! Zniszczyłem siebie! Czy jestem najgorszym... Ty gnido. Oddałem ci połowę siebie, a ty postanowiłeś... Nie, naprawdę. Zemsta będzie słona, tylko że... Znaczy słodka. Czemu ja zawsze mówię słona? Co prawda oczywiście teraz nie mamy żadnych szans na zabicie tego biedaka, bo jesteśmy 5 mikrobami, które latają tutaj i nic ciekawego właściwie nie robią. No ale coś jestem w stanie poradzić, kochani. Powróciliśmy do bycia gównem dokumentnym. A bycie gównem dokumentnym w moim wydaniu to jest coś najfantastyczniejszego, bo tylko taki jestem w stanie być. Czy ty jesteś... Oh damn, rekt! Po prostu zjadłem go tak niesamowicie. Ludzie, no nikt nie ma żadnych szans. Wcale mnie przed chwilą nie zjedli całego i rozwalili. Ale to było przez to, że oddałem mu się, bo liczyłem, że oddam mu się i on mi odda te rzeczy, ale chyba to nie jest koop. On wydaje mi się, że nie chciał ze mną współpracować, chciał po prostu zjeść. Więc mi rzucił baita, żeby móc mnie wciągnąć. No ale dobra, trudno. Zmieniliśmy się teraz w czerwonego, czyli tamten typ teraz też ma inny kolor. Jaki miał kolor? Chyba niebieski. To był chyba niebieski kolor. No dobra, okej. Okay. W takim razie lecimy. Poszukamy gościa, który nie ma niebieskiego koloru, bo na pewno nie zmienił się z powrotem w niebieski. Zaraz się połączymy, czyli będziemy mieli całe 350 punktów. Fantastycznie! Wcześniej mieliśmy 700 do jasnej cholery, ale dobra, już odzyskujemy moc, kochani. Odzyskujemy moc, zaraz znajdziemy. Jesteśmy czwarci w ogóle, jak to się stało? To może być on. Ej, what the fuck? What the fuck? Co to jest? Ile tu jest typów w ogóle? O masakro. Dobra, czekaj, ciebie zjem, dziękuję. O, dobra, mam trochę więcej. Teraz mamy 412 z tego, co widzę. Miałem 1093 najwięcej, ludzie. 1093. I dałem się wessać w jakiegoś cieniasa, bo myślałem, że mi odda połowę. No ale dobra, w sumie trochę kiepsko, że nie ma już tu żadnych Polaków, bo jak zawsze dałeś jakiś polski nick, to ludzie się tak wyczajali. Wyczajali cię i mówili, no dobra, to rzucę mu coś tam. Rzucę, no dobra, nie zjem go. Coś w tym stylu. What the fuck? What the fuck? Cię tam widzę mnóstwo dziwnych kulek, które się połączyły, więc idziemy stąd, jak gdyby nigdy nic. Wcale nic nie chciałem zrobić, kolego. Nie chciałem cię zjeść, dlaczego miałbym chcieć cię zjeść? Dobra, udało się. Lecimy w takim razie na górę. Lecimy na górę, bo sądzę, że na górze właśnie spotkamy to, czego szukamy od dłuższego czasu. Jakiegoś po prostu większego frajera ode mnie, którego dałoby się zjeść. O nie, what the hell? A, no więc znowu jesteśmy frajerem, tym razem różowym, fantastycznie, jestem bardzo zachwycony tą sytuacją, bo nie spodziewałem się, że może stać się coś innego, przecież nie chodzi w tej grze o wygrywanie, tylko chodzi o dobrą zabawę. Prawda, w moim przypadku dobra zabawa to jest wygrywanie, a ja w ogóle nie wygrywam, więc generalnie zawsze mam bardzo złą zabawę, też poradzę. Zbieramy sobie spokojnie punkciki. Uuu, kochany! To był perlisty śmiech zwycięstwa, chodź tu! Czy ty... Dlaczego mnie to nie zaskakuje? Dlaczego mnie to nie zaskakuje, że znowu zaczynam od zera? Ale byłem piąty na liście. Liczy się. Liczy się. Liczy się. Byłem piąty na liście, miałem 1000 coś punktów. Ludzie, dajcie w ogóle spokój. Miałem 1000 coś punktów. Byłem najlepszym graczem na tym serwerze. Poprawię. Może poza tymi, co mnie zjedli potem. Poddaję się. Już wiem, dlaczego nikt nie gra w Agara. Może dlatego, że ta gra jest strasznie denerwująca i nie da się w ogóle w niej wygrać. W sensie ja nie potrafię, bo jestem po prostu cienki. Być może większość nie gra dlatego, bo po prostu nie potrafi wygrać. Tak samo jak ja. To jest idealne wytłumaczenie na tą sytuację. Ja wam w każdym razie dziękuję za oglądanie. A my zobaczymy się w kolejnym odcinku już niedługo. Myślę, że to będą quizy. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.